Roberto, rozmawialiśmy o tym, że tak, a kurczę, taki ładny teledysk i w ogóle tak jakoś nie do końca pasuje. Dzisiaj przejrzałem waszą całą, wszystko co macie tam na YouTubach. 30 minut, czyli nie jest to dużo. I tak naprawdę to się ogląda cały czas świeżo i fajnie, nie? I tak jak jakieś miałem zastrzeżenia ja personalnie, że a kurczę, tutaj coś brzmi jak Mysłowic, nie? To teraz tego nie czuć. I ta muzyka i ta wizja cały czas jakby jest świeża. I kto stoi za wami, za tymi waszymi teledyskami? To wiem, że Jędrek tutaj głównie chyba działasz w branży, tak? Ale czy ty jakby... Znaczy to jest trochę... Znaczy to co widziałeś, to co można obejrzeć na YouTubie, to jest po prostu... nie jest tego dużo rzeczywiście i to po prostu wynikało z tego, że tak ten pierwszy teledysk, o którym mówisz z dziećmi, no to tak. Po prostu zrobił nasz przyjaciel Jacek Podgórski, który jest operatorem filmowym i zrobił nam taki prezent po prostu. Profesjonalne zatrudnił po prostu teledysku na full, studiu filmowym. To było pierwszy i prawdopodobnie niewykluczone, że ostatni raz, kiedy mieliśmy do czynienia, wiesz, z całym dużym gronem ludzi, którzy byli zaangażowani w ten teledysk, bo to była naprawdę profesjonalna produkcja, bo Jacek po prostu skrzyknął swoich przyjaciół z ekipy. Więc była i hala wynajęta, i światła. Światła przyjechały tirem. No. Ciężarówka światła. No. Więc, no i to był taki teledysk z prawdziwego zdarzenia. Dzieci zagrały dzieci naszych znajomych. Nasze też? Tak. No Kuby Antek syn jest. Tam grał też. No i to był taki prezent chyba, no nie wiem, no taki po prostu, jak przyjaciel mógł najlepszy zrobić po prostu dla zespołu, który w ogóle nie istniał w internetach. Jest animacja, którą zrobił z kolei też inny nasz kolega, który się zajmuje animacją. Do doby hotelowej jest taki mashup. Nie tylko do doby hotelowej, bo też do taniec? Wydmy z sarnami? Tak. No to... I te mashupy też, kurczę, one nawiązują też, tak czerpiecie tam garściami w zasadzie z popkultury sprzed dwóch dekad, powiedzmy, czy nawet można się doszukać trzech. I to też świeżo wygląda cały czas. A, no to fajnie. Bardzo się fajnie to ogląda, bardzo się fajnie tego słucha. No to tak samo. Wiesz, wydaje mi się, że to jest bardziej tam, że tam nie ma jakiejś takiej odgórnej idei nad tym, tylko po prostu do każdego kawałka podchodzimy indywidualnie, tak żeby trochę oddać klimat. I rzeczywiście, no to jest taka metoda, wiesz, Zosia Samosia, w sensie, no, dzięki dobrodziejstwu internetu można takie rzeczy robić bez właśnie umawiania profesjonalnej ekipy albo nawet wychodzenia z aparatem, żeby coś kręcić, tylko po prostu można to składać samemu, jak się ma jakiś pomysł. Przez to, że Jędrek jest profesjonalnym montażystą, to przynajmniej mamy
Profesjonalny montaż. No, dużo znajomych, mamy dużo znajomych. Ale na przykład fragmenty tego teledysku do doby hotelowej kręciliśmy w Pułtuskim MDK-u tak. Za pomocą kamery VHS sami. I jednego światła, takiego żarowego światła typu... W kameralnej, tak? W kameralnej. I to było na zasadzie... Przeniesienie jeżeli, w czasie do 82. Tak, jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś dobrego, bardzo dobrego, to zróbmy coś bardzo złego. I to było tak, mamy jedną kamerę, im gorzej, tym lepiej. Jeździmy zoomem i mamy jeden reflektor taki ogrodowy, jak to się nazywa? Halogen tak. Mhm. I patrzyliśmy, co wygląda naprawdę źle. No, wyglądały źle przypyte takie przeostrzenia jakieś takie i to wszystko zostało. No plus VHS po prostu. Tak. Hotelowej to nie było tak, że no to był taki przytyczek, no może nie przytyczek, ale taka no tak, no powiedzmy przytyczek w nos tego, co się dzisiaj dzieje ogólnie w internetach, czy nawet w ogóle w jakichś relacjach międzyludzkich, bo ja tak to odebrałem, że to jest po prostu chyba no... Wyprzedziliśmy jakby przytyczek, bo to było dosyć dawno, co? Znaczy to było chyba, wiesz co, bo to było tak, że myśmy rzeczywiście sami się nagrali, więc te materiały z VHS-u były zrobione przez nas. Mhm. Natomiast całą resztę skomponowała montażowo też nasza przyjaciółka, taki człowiek renesansu, który jest Ula Zajączkowska, która jest poetką i naukowcem, doktorem habilitowanym nauk przyrodniczych, fizjologii roślin i po prostu w międzyczasie, nie mówiąc nam nawet o tym, po prostu zrobiła teledysk do tego. I myśmy tylko w miejsca, które były jeszcze niezagospodarowane, wrzucili te nasze rzeczy kręcone VHS-em. Mm-hmm. I generalnie z tego, co rozmawialiśmy, jej chodziło o pokazanie takiego fejku. W sensie w ogóle, że wszystko jest jakieś fasadowe, nieprawdziwe. Piosenka jest trochę o tym, o uwalnianiu się z tego. Mm-hmm. Tam jest ten księżyc taki, który się okazuje jakimś tam ciastem, czy coś takiego, czy jajkiem. Tam jest w ogóle smaczków mnóstwo. Tak. Więc prawdopodobnie jest coś z tego, o czym mówisz. Bo to też jest w internecie jakby ludzie nie do końca pokazują swoje prawdziwe twarze, tylko właśnie raczej pokazują się takimi, jakim chcieliby być. To jest teledysk sprzed chyba trzech lat, a boom na mashupy tak naprawdę gdzieś pewnie rok czy dwa lata temu, także wyprzedziliście trochę... Jesteśmy na swój śmierci, jak Norwida, no nie? Pre-hipsterka. Jasne. Musimy trochę zwolnić. Jeszcze bardziej. Wrócić do siebie.
wspominał, że do chyba drugiej płyty też zatrudniliście, między też zatrudniliście, poprosiliście o pomoc wiolonczelistkę. Tak, tak, tak. Było więcej takich smaczków? No, wiolonczelistka profesjonalna przyjechała do studia naszego przyjaciela Andrzeja Plebana. Studio najpierw posprzątaliśmy. Tak. I to było takie naprawdę ciekawe zderzenie, ale... Tak, to zderzenie światów. Światów, do Poluszka przyjechała wiolonczelistka, która grywała... Deutsche Grammophon, jakieś takie klimaty. W filharmoniach w Nowym Jorku. W Berlinie, tak, w Nowym Jorku, no. I przyjechała, zdjęła buty. Zawiązała włosy, podciągnęła kiece i... I zagrała. Heja poszła tak, że... Tak. No super było, tak. Że naprawdę aż nam wszystkim tam... Ale, tak. Było ciekawe doznanie, bo my kompletnie nie znamy nut, no nie? Mhm. Jak porozumiewaliśmy się tak na poziomie takiego górnego paleolitu, no, dźwięki jakieś wydawaliśmy, mm-hmm. Ona na przykład była w stanie zagrać te fałsze, które my jeden do jednego. No. Zagraj to tak. I ona powtórzyła dokładnie, była w stanie powtórzyć dokładnie to, tylko nam chodziło banalnie o coś czystego. Tylko... Mm-hmm. Ona była świetna. Jest. Tak jak przyszliśmy, wy sobie jeszcze tutaj próbowaliście trochę, to też zauważyłem, że tak mocno się skupiacie na tym, żeby brzmienie było dopieszczone. Zresztą też Tomek powiedział, że dlatego Pleban wspomniany wyszedł, w końcu zostawił wam studio, tak? Bo... Nie dał radę. Skupiacie się na tym mocno. Tak, chyba szukamy i mamy jakieś takie dążenie, żeby coś zabrzmiało, jak sobie to wyobrażamy w głowie. Nie zawsze nas to co jakby dostarcza nam sprzęt na dzień dobry, takie defaultowe ustawienie nam wystarczy i często jest to problemem dla osób, które muszą z nami współpracować, że my jakby no jeszcze szukamy dalej. A jak to później jest na koncertach? Jak odtworzyć to? My nie zawsze odtwarzamy to jeden do jednego. No nie? Wiadomo, na koncertach ważniejsza jest energia. No. Tak, tam przeprojektowujemy przekaz. To bardziej w tą stronę, żeby to była ta energia. To zdarzyło tak, się, że jeden numer zupełnie przeprojektowaliśmy, trochę więcej elektroniki dodaliśmy na przykład, której nie ma na płytach. A propos energii, to Kuba wspominał, jak się widzieliśmy ostatnim razem, że graliście kiedyś we wspomnianej kameralnej, gdzie nie staliście na scenie, tylko na środku sali. Na środku sali była taka energia, że super. Po prostu ludzie podchodzili i grali z wami. Tak, walili w talerze. No to tak, super. Tak. Kuba miał taki pomysł. No, dwa koncerty tak zagraliśmy. No, nie? Kwiaty jakieś rozstawiliśmy z doniczkowe, w ogóle kosmos. Ale to fajnie jest, bo wtedy jest tak. No, u nas nie ma dużej publiki, no nie, raz. Oczywiście. Jeszcze jak stajesz na scenie, no to w ogóle się robi jakaś bariera, tak? A tutaj jesteśmy jakby na równym poziomie, stoimy twarz wokół nas ludzie. Przełamujemy jakoś... się tam, jak każdy może podejść, zobaczyć, jak to się wszystko rodzi, no nie? Jakby pójść krok dalej i zrobić jam session, niech każdy przyjdzie. Nie wiem, ktoś gra na cymbałkach, niech przyjdzie z cymbałkami. Jak najbardziej, jak najbardziej. No tam były już takie... Przełamujemy jakiś taki ktoś schemat. Ktoś wziął tamburyno, zaczął grać. Mhm. No, w jednym kawałku rzeczywiście. Tym bardziej też jeszcze rozdaliśmy tak, jakieś perkusjonalnie. Jeszcze było tak, że nasz zespół znajomych z Bydgoszczy, Three Moon Boys, też z nami grał na środku sali. No super, to wtedy naprawdę był jeden z fajniejszych koncertów chyba tutaj, jakie udało nam się zagrać. Tak, staraliśmy się też sprowadzać tutaj zespoły, na przykład przyjechał... Jurek Krasna, Bez Light District, Three Moon Boys, to nie? Pamiętam te koncerty. Plum i... Plum, Woody Allen. Woody Allen, o tak. To był też taki koncert, gdzie był duet, który po prostu rozniósł salę. Kurczę, bas i PK i pamiętam jak cała ekipa stała na scenie, chłopaki, wiesz, wszystkie z Robotixa i tak dalej i po prostu myślałem, że się scena rozwali, no nie? Oni tak ostro grali, że... A jak się gra dla takich publiczności na Jarocinie albo na Openerze? Tam jest istnieje ta scena wtedy. Ja nie lubię grać na kino, na przykład. Jest jakby scena, która jest wysoko i jest publiczność, która jest daleko i jakby trochę zero jest zero takiej kontaktu. Duża scena, wiesz, jesteśmy daleko od siebie. Mhm. Jest to pewna taka umówiona sytuacja. Jeżeli ktoś już jest obyty z takimi scenami, to pewnie potrafi to przełamać. Natomiast no, my byliśmy świeżakami w obu sytuacjach. Wydaje właśnie, że to jest kwestia tego, że nie byliśmy przyzwyczajeni. Ja myślę, że jak jest odbiór z drugiej strony i widać, że ludzie jakoś pozytywnie reagują, to wszędzie się gra fajnie. Się wtedy było tak, 50 tysięcy ludzi, to fajnie, nie, na pewno na Openerze... Można skoczyć, ktoś łapie. No jakbyśmy skoczyli, to pewnie byśmy się zabili od razu. No, jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do takich klubowych sytuacji, a pamiętam, dla mnie Opener to był raz, że było takie przeżycie w ogóle bardzo ekscytujące, no bo takie było... Jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali, spięci byliśmy strasznie. Ja zerwałem dwie struny od basów w secie, który trwał 30 minut. Więc możesz sobie wyobrazić, więc Tomek po prostu, zerwał po prostu to był jak zły sen w pewnym momencie. Ja zacząłem w końcu grać jakieś solowy na perku.
nie, bo trzeba było coś to. Wiesz, tak, masz świadomość tego, że masz pół godziny, będzie tam masa ludzi i musisz ten czas wykorzystać. Pomijasz wszystkie błędy, które i tak, dokładnie. Wszystko się... No, więc jakby ten koncert był specyficzny, a w Jarocinie już nie mieliśmy takich przygód i tam było w porządku, no, ale też jakby... Chyba bardziej pamiętamy te takie rzeczy, gdzie są bezpośrednio pomiędzy ludźmi. W Krakowie, no nie, tam tak, najlepsze. Tak. Poprzednia płyta na winylu wyszła. Czy najnowsza też będzie na długograju? Planujemy. Planujemy. Mamy też duże szczęście, bo dwie płyty zrobiliśmy z Marcinem Borsem. No nie? To jest absolutny top, jeżeli chodzi o producentów w Polsce. Mhm. Zaprzyjaźniliśmy się z nim i po prostu wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy się rodzi u niego już w studio i też jakby interakcji on nas pcha w jakieś tam... Nie pozwala ścieżki, nam które, na które, o których nawet nie, nam się nie śniło. No, więc to jest jakby kolejny członek naszego zespołu. Tak no, naprawdę, to jest nie? Mega fajne po prostu, że nagle spotykasz człowieka, który jest potrafi być tak samo zaangażowany jak nas trzech. Mhm. No i rzeczywiście, no tak jak Kuba powiedział, no, że staje się rzeczywiście członkiem zespołu na ten czas i to jest rzeczywiście jakby ewenement, że my z takiego po prostu z takiej norki jedziemy gdzieś do faceta, który pracuje z największymi w tym kraju. Nie? I to robi. I umówmy się, on nie musi tego robić. Po prostu on to robi bo jakoś wchodzi w tą muzykę i no i się lubimy. I w zasadzie od momentu, kiedy zaczęliśmy z nim pracować, to przestaliśmy mieć jakąś taką. Takie obawy, że te płyty nie brzmią tak, jakbyśmy chcieli, żeby brzmiały. Ból głowy o to, tak. Bo wcześniej to po prostu, wiesz, jak słuchasz czegoś, swoich ulubionych zespołów, coś się tam nakręca, inspiruje. Później włączasz swoją muzykę, to zawsze coś jest nie tak brzmieniowo właśnie, z jakości, głośności. Nigdy nie wiedzieliśmy, bo nie znaliśmy tych procesów, nie wiedzieliśmy, z czego to wynika. Od momentu, kiedy jest Marcin, to wszystko po prostu poszło, wiesz, no, że tam mamy takie poczucie, że już, że wszystko jest na swoim miejscu. I ta muzyka się rozwija i my się też rozwijamy. Ciekawe też było teraz przy tej sesji, że zawsze przyjeżdżaliśmy do studia jakby gotowi tak na 100%, no nie, wszystko wiemy, co robić. A teraz przyjechaliśmy z jakimś takim materiałem, który jeszcze nie do końca gdzieś tam był, nie skrystalizował nam się, no nie? Pewne na przykład bity mieliśmy przygotowane, ale takie podstawy, trochę nie wiedzieliśmy, w którą stronę je rozwinąć. No i pojechaliśmy tam i po prostu tam to powstało, tak? Także zamykaliśmy się w realizatorce. W Suchej Beskidzkiej Marcin pracuje. W letnim domu, w zimą. W takim fajnym miejscu, w drewnianym domku. Zimą, że się wspinaliśmy codziennie pod górę w śniegu. Raz w Lowie leżeliśmy samochodem, ale udało się. To jak roki piliśmy dużo herbaty i jedliśmy sałatę i tak to powstawały. Na bieżąco rzeczy, także no, na przykład teraz do setów na żywo musimy się przygotować, bo po prostu pewne rzeczy, które tam powstały wcześniej, ich nie ćwiczyliśmy, więc musimy to jeszcze raz. Tak naprawdę musimy przygotować się do grania na żywo. No, nie, tak to wygląda. Ale to chyba normalne jest. Numery, to jest tak, że przychodzicie, robicie jakiś totalny jam i czy... Kiedyś tak robiliśmy, że spotykaliśmy się na jamy, a przed tą płytą mieliśmy tak po raz pierwszy taką opcję zastosowaliśmy, że wyjechaliśmy na Kurpie Zielone, wynajmiliśmy dom drewniany i na tydzień pojechaliśmy w ogóle w dzicz taką, że nie mieliśmy nawet tam zasięgu, no nie? I graliśmy przez tydzień po prostu. I w zasadzie tam
zrobiliśmy ileś tematów, tam kilkanaście chyba, nie? Do 20 nawet. Z takich chyba interakcji z czegoś i tak, i z tych 20 tematów powiedzmy zrobiliśmy jakiś przesiew i słuchaliśmy teksty to... były już gotowe. Część... Teksty pisze Jędrek. Jędrek. To chyba pochodzi z takiej jakby no właśnie interakcji. Tak. Ktoś coś zaczyna grać, ktoś na to reaguje i powiedzmy, jeżeli coś, na przykład Kuba gra coś, co jest bardzo bitowe, to ja staram się na przykład to zmiękczyć czymś, co jest... Czyli po prostu wchodzisz mu... Wchodzę mu w paradę i on też reaguje na to, co ja robię. Nie wiesz, to numery powstają czasami dziwnie. Numery psy powstały tak, że ja zjadłem wcześniej parówki, a oni jeszcze jedli, no nie? Doszedłem do Muga i zagrałem trzy dźwięki i oni mówią, graj, i tak słychać jeszcze, jak kroją te parówki, no nie? No i tak powstał numer, no nie? Potem zjedli te parówki i tam... To dołączyli się i tam pograliśmy, no nie? Tak. Ale w patronacie medialnym będzie... Tak. Sokołów. Parówki, no nie? Czasami z instrumentu, z brzmienia jakby wynika to z jakiejś fascynacji. To jest losowo zupełnie, no nie? Tomek przyniesie jakiś riff, coś tam, wiesz. Mhm. A na co dzień czego słuchacie? Oj. Dużo rzeczy różnych. Znaczy, wszystko słuchamy. Każdy ma swoje, ale część rzeczy się przecina. Mhm. No można wszyscy by... słuchamy Dire Straits. No Tomek najwięcej. Słucha, to jest, że słuchałem kupak, słucham Queenów, ja nie słucham. Mhm. Ja słucham Queen of the Stone, czy oni Queen, no nie. Ale gdzieś kamień węgielny, węgiel kamienny. No, tak. Amelinium. Nie, ja przed tą płytą przeżyłem jakąś fascynację takim gatunkiem muzyki, który jest bardzo, bardzo zszedł. Grindcore. Przeszedł jak... Znaczy on się źle bardzo kojarzy. Blues, no nie? Mhm. Kojarzy się z takimi kolesiami, którzy grają godzinne solówki na gitarze i to jest nudne, ktoś je kiełbasy, ktoś pije wódkę i tak dalej. Tylko że jakby zafascynowała mnie taka jakby taka pierwotna wersja bluesa, gdzie jakby jeszcze nie było tych solówek, a liczyła się historia tego człowieka. Czujesz się uciemiężony. Tak, właśnie się czułem. Gdzie była jeszcze historia człowieka i za pomocą instrumentu on jakby wspierał tą historię i on dostarczał ją słuchaczowi w takim prawdziwym znaczeniu, więc ja jakby mocno siedziałem przed tą płytą w bluesie, nawet mam tutaj slajd na palcu, nie mogę go zdjąć, bo cały czas mi siedzi. Także ja przychodziłem do chłopaków i grałem im te stare bluesy i oni próbowali jakoś mnie tam zmiękczyć. W kreatywny sposób próbujemy sobie wkładać ten... Szprychy w opony. Jak się mówi? Kij w szprychy. Tak. Nie dużo ciekawych rzeczy się działo przy tej realizacji, bo Tomek na przykład śpiewa w chórze gospel i na płycie na przykład mamy trzy motywy gospelowe. Dwa jakby są zrobione, samplowane, a jeden jest nagrany w Londynie przez Tomka. Na iPhone'ie. I to jest hit. I Marcin z tego iPhone'a po prostu to przerobił i jest po prostu... Tak, mamy piosenkę, która się nazywa Spokój, gdzie jakby po takim ciężkiej jakby walce takiej muzycznej, takim ciężkim bicie, takim ciężkim bluesie, następuje taka rozlanie się spokoju. No i oprócz tego śpiewu o spokoju chcieliśmy mieć coś, co da ten spokój na końcu płyty i ja pojechałem do Londynu i mam tam zaprzyjaźnionego dyrektora, czy tam dyrygenta chóru, ojca dyrektora chóru i po prostu pojechałem do nich na próbę do takiego kościoła w jakiejś dzielnicy Londynu i poprosiłem ich, żeby zaśpiewali po polsku to, co im powiedziałem. Spokój. Słowa i oni po prostu weszli w to i zaśpiewali. Ja to nagrałem na telefon i weszli w taki, że tak powiem, flow. Nie tylko śpiewali to, co ja im powiedziałem, tylko się rozkręcili. I no to jest absolutny hit. Płyta wychodzi na wiosnę. Tak. Dokładnie daty jeszcze nie znamy, bo to jest kwestia już naszego wydawcy, ale teraz walczymy o singla i o wizualizację do niego, żeby wypuścić. Tak. To wizualizacji to jeszcze się cofniemy do tematu
teledysków. Macie taki fajną sesję nagraną z czołówkami na... Teraz mi się przypomniało, tutaj, tak? Tutaj, to też tutaj, to też ten Jacek do góry. Świetna sprawa. Przyjechał i to było tak na żywca zrobione. iPhone'em po prostu. iPhone'em i trochę... Widać, że to jest z jednej strony tak na po prostu z marszu dokładnie. A z drugiej strony też fajnie się to widzi. Znaczy, mi się wydaje, że teraz też trudnością tych, to trochę głupio brzmi, nowych czasów jest to, że ludzie coraz mniej słuchają, coraz bardziej patrzą na muzykę. No i też trzeba, i też niestety ja też zaczynam patrzeć pod tym kątem, a to wszystko fajnie, cały czas jest świeże i fajnie to wygląda. I tutaj też w tej kwestii chciałem właśnie sobie tak przypomniałem o tym. A jakie plany na, oprócz płyty, tak, po wydaniu, co, trasy koncertowe? Chcielibyśmy pograć koncerty, nie mamy jeszcze niczego jakby zaplanowanego, bo dopiero przygotowujemy się do tego live'u, więc myślę, że niebawem jakby na naszej Facebooku to będziemy podawać jakieś dane. Nie? Na pewno byśmy chcieli zagrać kilka koncertów. Jeszcze a propos spontanu, to mam wrażenie, ja przynajmniej zawsze szukam jakby takiej sytuacji w muzyce, żeby móc, żeby nie było to zamknięte, jakby zamknięta forma, czy żeby mieć jakąś przestrzeń, żeby uciec, żeby za każdym razem zagrać to inaczej. Także fajnie byłoby zagrać w Półtusku, ale nie wiem, czy to się uda, bo to już... Nie, no to już się dogadaliśmy, że będzie jam. Tak? No tak, no to tak, ja tak, przychodzę tak. z drugim kątem. Gdzie to będzie, to zobaczymy, ale... Na pewno na środku sali. Tak. Znaczy można byłoby w MDK-u powalczyć, tak, ale no zobaczymy, jak to się ułoży. A może jakiś opener? Na łąkach, wiesz, weźmiemy agregat prądotwórczy. No tak, jedziemy. Tak jak sens, no nie? Na chodniku, ale jest to jakaś opcja, no nie? To jest, na zachodzie to jest standardowa nie jest, sytuacja, to nie jest żart, bo to jest w dzisiejszych czasach, jakby można po prostu pójść na łąkę, zagrać koncert z kilkunastoma osobami, ale on będzie miał istotną siłę rażenia przez to, że ktoś go na przykład nagra na telefon i zrobi relację na żywo. Bo ludzie często zamiast wyjść na koncert, oglądają je w zaciszu domowego studia. No znam co najmniej dwie płyty polskie, które były nagrane w centrum Warszawy, na chodniku, na setkę i poszło. No tak, można też tak spokojnie. No możliwości jest wiele, no zobaczymy. Czyli widzimy się na koncertach. No tak. Zapraszamy.